Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, witajcie w kolejnym filmie w 2021 roku, miło mi, że tutaj jesteście. Jak już po tytule widzicie, dzisiaj pokażę Wam 21 książek na 2021 rok i jak widzicie, za mną jest biblioteczka, na której mam sporo książek nieprzeczytanych i stwierdziłam, że zamiast kupować kolejne, to wybiorę sobie 21 książek, które chciałabym przeczytać przez te kolejne 12 miesięcy. To było jedno z moich celów, założeń na 2021. Jeśli nie oglądaliście filmu o moich postanowieniach, tutaj wyjedzie Wam karta, zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że chociaż jedną osobę ten film zmotywuje do tego, aby sobie rozpisać takie założenia i je skrupulatnie realizować. A dzisiaj pokażę Wam, co ja takiego przygotowałam, co będzie leżeć u mnie na osobnej półce i czekać na przeczytanie. Jest tutaj 11 poradników, takich książek rozwojowych, może w ten sposób, bo niekoniecznie wszystkie są poradnikami, a 10 powieści, z czego kilka jest po angielsku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem książek jest po angielsku, reszta jest po polsku. Opieram się o tę stertę. I pierwsza książka, i ją chyba zacznę czytać już w styczniu, bo bardzo mi się ładnie składa na ten mój rok, na te moje postanowienia w 2021 roku. I jest to Katarzyna Kędzierska, autorka bloga SimpliSide. Chcieć mniej minimalizmu w praktyce. Ja minimalistką nie jestem, pewnie nigdy nie będę, ale chętnie bym poznała jakieś złote zasady albo jakieś tipy odnośnie rzeczy i nie chcę dojść do momentu, kiedy rzeczy będą mną rządzić. Ja chcę zawsze rządzić tymi rzeczami, a z racji tego, że jest ich u mnie, nie wiem jak tutaj się ułożyć, jest ich u mnie coraz więcej, to stwierdziłam, że przydałoby się przeczytać coś o minimalizmie, coś co mnie powstrzyma od kupowania, bo rzeczywiście w tym 2021 roku chciałabym kupować troszkę mniej. Tak jak mówiłam, nie wiem jak mi to wyjdzie, ale mam nadzieję, że ta książka troszeczkę mi w tym pomoże. Dodatkowo zobaczcie, jaka piękna okładka, twarda oprawa. Ta książka u mnie leży chyba już od ponad roku, więc najwyższa pora po nią sięgnąć. Jeśli w ogóle którąkolwiek z tych książek czytaliście, to dajcie znać, co o nich myślicie. Będę wdzięczna, a ja już pokazuję Wam kolejną. I to jest książka taka bardziej motywująca do działania, ale również pobudzająca kreatywność. Elizabeth Gilbert, Wielka Magia. To jest autorka jednej z moich ulubionych książek Jedz, módl się, kochaj, Eat, Pray and Love, albo Eat, Love and Pray, coś takiego. I jak widzicie, odważ się żyć kreatywnie. Również przepiękna okładka i słyszałam o tej książce dużo dobrego, o tym, że właśnie pobudza do działania, ale również tak jakby napędzała do tego, aby mieć nowe pomysły, coś w tym sensie. Chętnie przeczytam, polecana przez wiele osób, które oglądam czy to na YouTubie, czy słucham podcastów, więc myślę, że nie będzie to stracony czas. Następna książka, o której Wam chyba co nieco wspominałam w podsumowaniu 2020 roku bądź w celach, to są Atomowe nawyki. James Clear, Drobne zmiany, niezwykłe efekty. I ja już tę książkę zaczęłam czytać, byłam chyba nawet na stronie 60 czy coś takiego i ją odłożyłam, nie wiedzieć czemu, bo naprawdę zapowiadała się fantastycznie. Ona opowiada właśnie o nawykach, jak to w tytule mamy, ale o tym, że małe rzeczy, małe zmiany mogą przynieść wielkie rezultaty. I ja jestem bardzo ciekawa, mnóstwo osób, jak tutaj jest napisane, drobne zmiany, niezwykłe efekty. Właśnie, mnóstwo osób również polecało tę książkę, między innymi pani Ewelina Mierzyńska, której książkę rok temu czytałam, Zacznij od teraz czy od zaraz, coś takiego. I ona mówiła, że ta książka jest fantastyczna, zmieniająca życie i pomyślałam, że ją kupię. Kupiłam ją z rok temu i jak widzicie sięgnęłam po nią, ale jeszcze nie przeczytałam. I jaką piękną tutaj zakładkę w ogóle w środku mam. Mam nawet znaczniki. Zobaczcie. Piękna zakładka. Więc na pewno po nią sięgnę. Kolejna książka Oli Budzyńskiej. Jak zostać panią swojego czasu, zarządzanie czasem dla kobiet. Na pewno mi się przyda, nie będzie to stracony czas. Panią swojego czasu chyba znacie, Olę Budzyńską. Dużo dziewczyn korzysta z jej rad. Podobno rzeczywiście to działa, jeśli wprowadzi się je w swoje życie. Oczywiście nie mam zamiaru czytać tych książek jedna po drugiej, będę sobie to wszystko mieszać. Najpierw na przykład powiedzmy, wydaje mi się, że w jednym miesiącu po prostu przeczytam jeden poradnik bądź książkę samorozwojową i powieść i będę to tak mniej więcej
mieszać, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że rzeczywiście przeczytam te książki, że nie powstaje ten film na darmo. Chociaż jak się zobowiązuje, to powinna być motywacja. Też ładnie wydana książka, dużo różu dla dziewczyn, chociaż muszę powiedzieć, że nie jestem fanką tych kartek, bo one nie są takie papierowe, one są bardziej takie śliskie, więc nie za bardzo można po nich pisać, bo tak ja piszę po książkach ołówkiem. Jeśli jest coś ciekawego, to zaznaczam. I też tę książkę zaczęłam kiedyś czytać, byłam na 16 stronie i niestety ją odstawiłam, też nie wiem dlaczego, więc do przeczytania w tym roku. Coś o uczeniu się, czyli jak się uczyć. Mnie zawsze metodyka uczenie fascynowało. Ron Fry, program, który pomógł milionom uczniów i studentów uczyć się mądrze i skutecznie. I tutaj mam jeszcze jedną książkę, Radka Kotarskiego, Włam się do mózgu, czyli dwie takie książki o uczeniu się, o nauczaniu, o tym jak zapamiętywać, o mózgu, o notatkach. Ja jestem bardzo zafascynowana tym tematem, lubię pogłębiać tę wiedzę i chętnie się nauczę, jak się uczyć, bo w końcu w szkole nas tego nie uczą, a dobrze by było wiedzieć i przekazywać dalej takie wiadomości. Coś o języku polskim, coś o mówieniu i też mogę wam pokazać dwie książki. Pierwsza, Paulina Mikuła, Mówiąc inaczej, jak pisać i mówić, żeby się nie pogubić. I już wczoraj przeglądałam tę książkę i jest tutaj dużo o dykcji, a mi by się troszeczkę przydało w tym obszarze wiedzy troszeczkę rozwinąć i mówić ładniej i składniej i tak, żeby zainteresować odbiorcę. Nauczycielka polskiego, o jakiej zawsze marzyłeś. I widziałam też jej nową pozycję z Altenberga, którą mam zapisaną w swoim notesie, ale na razie, tak jak powiedziałam, nie chcę nowej książki kupować, chcę troszeczkę się ograniczyć, choć zapisałam w sumie wczoraj 3 nowe książki, które bym musiała przeczytać, ale najpierw muszę przeczytać którąś z tych i wtedy dopiero może zrobię sobie taką nagrodę i kupię kolejną książkę. Ja jestem uzależniona od książek. I tutaj tak, o której już wspominałam, Moc w gębie, Jak gadać, żeby się dogadać, Tomasz Kamel z wydawnictwa Altenberg. I te książki są świetnie wydane, one mają okładkę zintegrowaną i one są przepiękne, naprawdę. Są ciekawie wydane, są zdjęcia, niektóre rzeczy są zaznaczone jakimś kolorem i wydaje mi się, że dzięki temu można zapamiętać o wiele lepiej niż na przykład, o wiele więcej niż na przykład informacje z takiej książki, która jest napisana w ten sposób, która jest wydana nawet w ten sposób. Także Moc w gębie. Coś o zdrowym odżywianiu oczywiście musi być. Michał Wrzosek, dietetyk kliniczny, projekt Zdrowe Życie. Zbuduj dobre nawyki, zyskaj doskonałe samopoczucie, wymarzoną sylwetkę i pewność siebie. Tutaj jest właśnie dużo o tych zdrowych nawykach, o śnie, o aktywności fizycznej, o kawie, o rzeczach, o których każdy powinien mieć jakieś pojęcie, jakieś podstawy. I wydaje mi się, że to będzie świetna książka przed moją 30 i w ramach projektu Zdrowie, w ramach projektu Najlepsza siebie, najlepsza wersja mnie do 30, o tak. To wydaje mi się, że tę książkę powinnam przeczytać. Plus ona nie jest aż tak gruba, bo merytorycznej treści tutaj jest 280 stron, a reszta to są przepisy i zdjęcia. Jeśli już jesteśmy w tematyce około zdrowotnej, to mam jeszcze jedną książkę, Śpi, jedz i ruszaj się, rekomendowaną przez Karolinę Sobańską. Ja ją chyba kupiłam jakoś w kwietniu i ona ostatnio znowu o niej wspominała, że to jest jedna z książek, która zmieniła jej podejście w życiu, do życia, zgodnie, śpi, jedz, ruszaj się zgodnie ze swoim rytmem okołodobowym. Sachin Panda. Przepiękna okładka. Zobaczcie na ten kolor, aż chce się po nim sięgnąć. I tutaj podobno jest dużo wartościowej treści o zdrowiu, o tym jak żyć lepiej i być wyspanym, i być produktywnym i efektywnym. Mam przynajmniej taką nadzieję, że jeśli wdrożę te tipy, to rzeczywiście moje życie troszeczkę zmieni się na lepsze. I już ostatnia książeczka, Dale Carnegie. Jak tworzyć doskonałe relacje, zdobyć zaufanie i wpływać na ludzi. Autor bestsellera, Jak pokonać zmartwienia i poradzić sobie ze stresem, plus on też napisał książkę Jak zdobyć przyjaciół, ja ją przesłuchałam i rzeczywiście jest dość wartościowa i warta uwagi, więc sięgnęłam po kolejną i ona jest króciutka, bo ma 200 stron, mały format,
Więc zobaczymy, co z niej wyniosę i czy rzeczywiście będę mogła wpływać na ludzi. Ciekawe. A teraz przejdźmy do powieści. Nie chcę, żeby ten film trwał za długo, więc przejdźmy przez to szybko i sprawnie. W ramach tego, że chciałabym przeczytać jakiś klasyk, to mi polecałyście przeczytać Małe Kobietki Louise May Alcott. Przepiękne wydanie. Ono było dostępne w Empiku za jakieś 20 zł. Pamiętam, kupiłam je w sierpniu, bo nie mogłam się powstrzymać. I tutaj już mamy troszeczkę grubszą książkę, była 450 stron, ale jest dużo światła na stronie, więc nie powinno być aż tak źle. I mam nadzieję, że mi się spodoba. Nie mogę się doczekać, kiedy sięgnę po film, bo w filmie gra Emma Watson, a ja tę aktorkę uwielbiam. Książkę, którą mi polecałyście. Central Park, Julian Musso, Alice i Gabriel nie pamiętają wczorajszej nocy, ale długo o niej nie zapomną. I jest to autor różnych kryminałów. Zobaczcie, nawet jest zakładka. Chętnie przeczytam, dowiem się co i jak. Przeczytałam Dziewczynę z Brooklynu, byłam zachwycona i chętnie sięgnę po kolejną książkę tego autora. Coś z fantastyki. Złodziej dusz Anety Jadowskiej. Ostatnio o tej autorce jest bardzo głośno i pisze mnóstwo książek, ale z racji tego, że akcja tej książki dzieje się w Toruniu, to nie mogłam jej odpuścić, więc na pewno ją przeczytam, już się nie mogę doczekać. I teraz książki po angielsku, m.in. Ben Fogel. English, A Story, Marmite, Quinning and Weather. Czyli książka o Anglikach. Dlaczego Anglicy są tacy, jacy są i się zachowują w taki sposób, jaki się zachowują i lubią to, co lubią. Na przykład dlaczego tylko i wyłącznie rozmawiają o pogodzie. Myślę, że można tutaj znaleźć mnóstwo ciekawostek. Też ona nie jest za długa. Ile ona ma stron? 270, ale mniejszy format. Więc nie będzie aż tak źle. Coś na jakieś luźniejsze wieczory, na przykład na lato. Taka książka Mixtape, Jane Sanderson chyba, tak. I jest to, wydaje mi się, że romans o parze, która wysyła sobie kasety z różnymi miksami muzycznymi. Zobaczymy. Myślę, że na lato na pewno się przyda. Albo taka książka, The Authenticity Project, Claire Pooley. Sprawdzałam wczoraj na Goodreadsie, jakie ma oceny i jest całkiem nieźle. Tutaj mamy chyba sześcioro nieznajomych, którzy zapisują w zeszycie swoje problemy, zostawiają ten zeszyt w kawiarni i wtedy kolejna osoba znajduje ten zeszyt, również zapisuje tam swoje problemy, coś takiego. Nie zagłębiałam się za bardzo, nie chciałam sobie spoilować, ale stwierdziłam, że coś lekkiego na pewno mi się przyda, jeśli będę musiała się oderwać od tych cięższych tematów. Agatha Christie, The ABC Murders i to jest kryminał o mordercy, który zabija swoje ofiary w alfabetycznej kolejności. Brzmiało ciekawie, też jest króciutka, zobaczcie. Książka, o której myślę już od dawna i kupiłam ją chyba z rok temu. Chętnie, nie rok temu, to ją chciałam kupić, kupiłam ją jakoś chyba w listopadzie. The Binding, czyli Księga Zapomnianych Żyć, ona niedawno była wydana w Polsce. Jak w Polsce zrobił się na nią hype, to jeszcze bardziej mam ochotę po nią sięgnąć, więc też ona dostała się do tego TBR-u na 2021 rok. Coś, co pewnie przeczytam jakoś w okolicach Halloween w październiku. Stephen King, jeszcze nic tego autora nie przeczytałam, oglądałam tylko ekranizację It. To i tak średnio mi się podobało. Pierwsza część na pewno była lepsza od dwójki, ale słyszałam, że Instytut Stephena Kinga jest niesamowity, troszeczkę podobny klimatami do Stranger Things. Też tutaj mamy opowieść o młodych ludziach, którzy mają ponadprzeciętne zdolności i są umieszczeni właśnie w tym owym instytucie, więc zobaczymy, co to będzie. Dużo osób poleca tę książkę, jeśli chodzi o Stephena Kinga i już ostatnia. Wydaje mi się, że będzie najcięższa. My Dark Vanessa, czyli Moja Mroczna Vanessa, podobno ciężka książka, ale warta przeczytania. Kate Elizabeth Russell. Jeśli się zajmie tą obwalutę, to ona jest w ogóle niebieska, z pięknym rose gold tłoczeniem. Chętnie przeczytam i zobaczę debiut autorki, ale słyszałam, że fantastyczny. Więc to jest taki mój mały TBR na rok 2021. Brzmi jak te dziewczyny z Bookstagrama. W ogóle mam chrypkę, za którą przepraszam. Ale to już jest kolejny film, który dzisiaj nagrywam, więc to już jest koniec. Wszystkie moje książki na 2021 rok. Polecam sobie zrobić taką listę, bo wydaje mi się, że fajnie sięgnąć po te książki, które już u siebie mamy, po które jeszcze nie sięgnęliśmy, zamiast kupować nowe. I ja sobie te wszystkie moje pozycje umieszczę w jednym miejscu, tak żeby
mnie lękały i żeby mnie straszyły i motywowały do tego, aby rzeczywiście po nie sięgać i je czytać. Trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że się uda. 27 książek na 2021 to nie są przelewki, bo jeśli oglądaliście mój film z celami, planami na 2021, to będzie się działo. Dużo fajnych, ekscytujących rzeczy, ale książki uwielbiam, tak jak widać. I chciałabym kupić ich więcej, ale z racji tego, że mam tyle nieprzeczytanych, to wypadałoby najpierw je przeczytać i dopiero wtedy kupić kolejne. Taki plan. Też trzymam za siebie kciuki. Jeśli wy robicie taką listę, to koniecznie napiszcie, co się na niej znajduje. Ja już sobie zapisałam, że chciałabym przeczytać Paulo Coelho, Alchemist również. Schwab, Niesamowite życie Abby Larue. Też jakaś fantastyka, ale zapowiada się dobrze, więc najpierw czytam te. Jeśli już kilka przeczytam, to dopiero zrobię sobie małe książkowe zakupy. Taki mój odwyk. Mam nadzieję, że mi się uda. Trzymam za siebie kciuki, za was również. Jeśli sobie postanowicie przeczytać 27 książek, albo i mniej, bo 12 książek na 12 miesięcy też jest super. Byle coś czytać. Więc tak, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. Ja się z wami żegnam. Życzę wam powodzenia we wszystkich swoich celach, planach i postanowieniach. Również trzymam za was kciuki. A my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Na razie, pa!